Zaczniemy od czekolady. To znaczy chcę tort w kształcie tabliczki czekolady. Nietypowo, ale się zrobi. Oczywiście. O tak! Zrobienie ciasta w kształcie czekolady jest bardzo proste. Muszę tylko wyciągnąć z plecaka cały stos różnych batonów, które mam. To chyba wszystko. Na początek oczywiście pozbędę się wszystkich opakowań. Tego nie potrzebujemy. Tego też nie. Co to za zachowanie? Dlaczego śmiecisz i obrzucasz nas papierkami? Przepraszam, po prostu mnie poniosło. Zrobię z tych czekoladek jedną gigantyczną. To będzie arcydzieło. Britney, spokojnie. Czym jesteś taka podekscytowana? Bo wpadłam na genialny pomysł, babciu. A teraz za pomocą suszarki... Aj! Roztopię te batoniki, żeby się połączyły w jeden duży. Zobaczcie, świetnie mi to idzie. Gotowe. Super. Gotowe to tylko góra czekolady. Nie, no ja zrobię coś bardziej interesującego. Najpierw wleję Nutellę do foremki, a następnie dodam do niej różne owocki. Dzięki temu będę miała pyszne i różnorodne czekoladki. Myślę, że to świetny pomysł. Trzeba tylko sprawić, żeby Nutella zastygła i można podawać. Odniosę to do lodówki. Babciu, to naprawdę fajny pomysł. Też chcę zrobić coś z kremu czekoladowego. Ale mam go tak dużo, że nawet nie wiem, który wybrać. No, ten regał to miód na moje serce. Myślę, że wezmę różowy krem... KitKat. Wspaniale. Następnie rozprowadzę go w foremce w kształcie jajka. Dzięki temu zrobię kinderka własnej roboty. Kilka sprawnych ruchów. I voilà. Możemy zamrażać. Zrobię to za pomocą ciekłego azotu. Cudownie. Gotowe. Można wyciągać z foremki nasze jajko. O tak, wyszło niesamowicie. Teraz muszę odciąć jego górną część. A następnie wypełnić jajko różnymi kremami czekoladowymi. Im będzie ich więcej, tym pyszniej. Po napełnieniu czekoladowego jajka musimy je zamknąć i ozdobić. Właśnie w ten sposób. Jaki piękny jednorożec mi wychodzi. Pozostało go tylko udekorować kwiatkami i można podawać. Arcydzieło! Jestem zachwycona swoją pracą. O, babciu, też masz wszystko gotowe. Zgadza się. Moje czekoladki z owocami są gotowe. Lindsay, czas wybrać, kto zrobił najlepsze czekoladowe danie. Wow, wszystko wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że najpierw spróbuję tej czekoladowej mieszanki od Britney. O tak, to jest pyszne. Uwielbiam wszystkie te batoniki. A teraz spróbuję te nierealnie piękne czekoladki od babci. Mają w sobie mnóstwo owoców. Super. I smakują rewelacyjnie. Dobrze. Pozostało jeszcze spróbować tego najsłodszego jajka od szefowej kuchni Mandy. Jest zarówno piękne na zewnątrz, jak i w środku. Myślę, że to na bank będzie przepyszne. O tak! Zanim mówiłam! Przepraszam, ale to najlepsza rzecz, jaką jadłam. Szefowo, gratuluję wygranej. Ojej, no miło mi. Razem chcę czegoś trudniejszego. Upieczcie dla mnie gofry. Oj, a jak się je robi? Nawet nie wiem. Gofry? To najłatwiejsza rzecz na świecie. O, to interesujące. Można zaczynać. Najpierw musimy zamieszać ciasto.
Do tego będziemy potrzebować mąki? Jajek? Myślisz, że mnie pokonasz? Wcale nie. Mam dużo więcej doświadczenia. Pozostało tylko wymieszać ciasto. Twoje doświadczenie to nic w porównaniu z moją kulinarną praktyką. Babciu, będziesz mieszać ciasto ręcznie? A ja mam do tego specjalną maszynę. Poradzi sobie o wiele lepiej niż ty. I na pewno o wiele szybciej. No i gotowe. Pozostało tylko wlać ciasto do gofrownicy. Ja też wlałam ciasto do gofrownicy. I bez jakichś tam gadżetów. Naprawdę kłócicie się o ciasto? A zresztą nie trzeba robić gofrów z ciasta. Ja zrobię gofry z gumy. To jest o wiele fajniejsze. Wystarczy włożyć rolkę Huby Buby do gofrownicy. Najważniejsze jest to, żeby pokrywka dobrze się domknęła. Ej, domknęła! No dalej. No, od razu lepiej. Oj, wszysnęłyśmy. Moje gofry są gotowe. Moje też. Mnie też się udały. Patrzcie, to naprawdę gofry o smaku gumy balonowej. Nie można ich połknąć, ale można ich posmakować. A jeśli posmaruję je z wierzchu syropem, to będzie totalny sztos. Cudownie. Co za kolory. A wy czym będziecie dekorować gofry? U mnie standardowo. Owoce i syrop klonowy. Sprawią, że gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Ojej, no jak apetycznie to wygląda. Aż mi ślinka cieknie. A ja zamienię moje gofry w tęczę. Użyję kolorowych barwników spożywczych o smaku cukierków. Właśnie nimi pomaluję gofry w potrzebne mi kolory. Każde moje danie jest nie tylko pyszne, ale też nierealnie piękne. Pozostało tylko ułożyć tęczę i dodać chmurki. A dokładniej bitą śmietanę. Posypiemy kolorową posypką i można podawać. Jednym słowem, arcydzieło. No to Lindsay, wybieraj zwycięzcę. Jakie wszystko jest piękne! Tęczowe gofry chcę zjeść jako pierwsze. Są bardzo kolorowe i naprawdę przyciągają uwagę. Poza tym są bardzo smaczne. Zarówno piękne, jak i pyszne. Następnie spróbuję gofrów od babci. Są z owocami, a ja uwielbiam owoce. Ekstra! Zostało już tylko spróbować ostatnich. Wow, jaki piękny kolor! Czad! I taki pyszny syrop! O jacie! To gofry o smaku gumy balonowej! To znaczy, że można z nich również nadmuchiwać balony! Odlot! To nie tylko ładne i pyszne, ale też bardzo oryginalne! Zasłużone zwycięstwo! Hurra! Od razu wiedziałam, że pomysł z Hubą Bubą wypali! Cześć wszystkim! Jesteście w kulinarnym challenge'u! Co chce mała Jess? To pączek! No dobra, to szybko zaczynamy gotowanie! Już wiem, co trzeba zrobić! Biorę opiekacz do pączków i wlewam do niego pyszne, kolorowe ciasto! Zamykam, otwieram i voilà! Co za niesamowity zapach! Babciu, a ty co zamierzasz zrobić? Ja przygotuję pączki z jabłek. To będzie pyszne i zdrowe. Zanurzam kawałek jabłka w cieście. A następnie wrzucam do rozgrzanego oleju. Obsmażam kilka minut i na koniec wkładam do mlecznej czekolady. No i oczywiście dorzucę jeszcze kolorowej posypki. To w końcu pączki. Muszą być piękne i zdrowe. Ale smakowite. Lepiej weź się za gotowanie. Tak, tak, babciu. Wpadłam na pewien świetny pomysł.
Zrobię pączka z kolorowych żelkowych pasków. Nie mam polewy, ale mam bitą śmietanę. A teraz czas na posypkę. I będą to cukierki Nerds. Ale ekstra! Kolorowo, pięknie i szybko. Nawet zdążę jeszcze sama coś przekąsić. Oj, niczego nie widzieliście. A ja planuję zrobić z tych niesamowicie kolorowych pączków gąsienicę. Nie mam wątpliwości, że mój pomysł spodoba się małej Jess. Tylko spójrzcie na to cudo. Można zaczynać degustację. Ta-dam! Oj, przepraszam, babciu. Babciu, obudź się. Wszystko w porządku, smacznego. Ale to wszystko fajnie wygląda. Chcę zacząć od tej tęczowej gąsienicy. Niam, 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 niam. Ale dobre. Chcę zjeść wszyściutko. Bardzo zgłodniałam. Podsumowując, smakowało mi. Idziemy dalej. Spróbuję tego dziwnego pączka. O, to jabłko. Bardzo oryginalne. Jaki kolorowy słodziak. Próbuję. Nie tak łatwo to ugryźć, ale mi się udało. O, rany. Jakie to jest pyszne. Uwielbiam żelki. Emma, twój pączek wygrywa. Co? Nie mogę uwierzyć. Naprawdę wygrałam. Jestem najlepsza. Tym razem mała Jess chce coś z gumą do rzucia huba buba. To będzie ciekawe. No to co? Jesteście gotowi? Widzę, że Emma już wie, co będzie robić. Tak, już wiem. Wpadłam na genialny pomysł. Wezmę mnóstwo różnych gum i połączę je w jedną całość. To będzie super mega pyszna guma o różnych smakach. Jess na pewno będzie zachwycona. Wszystkie gumy są na miejscu, a teraz muszę to wszystko porządnie wymieszać i wstawić do mikrofalówki tak, żeby się rozpuściło. Babciu, szefie! Jestem zbyt mocna, nie dacie rady mnie pokonać. Niby dlaczego? Ja też wpadłam na genialny pomysł. Zrobię dla naszej małej Jess miodowy słodki żel. Jestem pewna, że Jess bardzo się to spodoba. No i mamy to, trzeba to tylko zamrozić. Co, co? Miodowe, co? Szczefia, ty jeszcze nawet nie zacząłeś gotować. O, tak? Na razie nic nie mam, bo obmyślałem idealny plan. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jakie danie was czeka. To będzie niesamowicie pyszna wata cukrowa z gumy do rzucia. Skoro Jess chce hubę bubę, to wata będzie właśnie z tej gumy. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Babciu, a kysz mi stąd, kysz! Te wszystkie słodycze są szkodliwe. Lepiej gotować coś naturalnego. Ja już mam wszystko zrobione. Ja też. Muszę to tylko przelać do foremki i poczekać, aż zastygnie. Właśnie tak. Moja ogromna guma do rzucia jest gotowa. Jess, próbuj szybko. Ojej, jak pięknie to wszystko wygląda. Zacznę od tego. Oj, to jakiś żel, ale fajnie. Uwielbiam go. Jest bardzo pyszny. Nadmucham balona. To było zabawne. Brawo, babciu. Słyszałeś, szefie? Zdolniacha ze mnie. A teraz spróbuję słodkiej waty od szefa. O, rany. Wata cukrowa z gumy do rzucia. Pierwszy raz coś takiego próbuję. Całkiem fajny balon mi z tego wyszedł. Brawo, szefie. O, tak, ja też jestem zdolniacha. O rany, jaką ogromną gumę do rzucia zrobiła Emma. Po prostu muszę zjeść ją całą. Jest bardzo pyszna. Palce lizać. A teraz nadmucham balona. Jaki ogromny! Auć! Wow, ale ekstra. Emma, jesteś najlepsza. O tak, znowu wykosiłam konkurencję. Hurra! Tym razem chcę popcorn. Przygotujecie mi go? Ależ oczywiście, że przygotujemy. Ojejku! Ja już zacząłem, Jess. Mam tu fajny sprzęt, który zamienia ziarna kukurydzy w popcorn. Popcorn wychodzi naprawdę pyszny, ale go jeszcze ulepszę. Do tego potrzebuję pianek marshmallow, które trzeba rozpuścić. I zrobię to z pomocą papryczki chili! No i mamy to! Szybko i efektownie. Teraz mieszamy popcorn i pianki. No i lepimy miseczkę. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Lepimy miseczkę z popcornu.
Napełniam ją różnymi czekoladkami, a z wierzchu polewam syropem czekoladowym. Moje kulinarne arcydzieło jest gotowe. Popcorn przecież można przygotować w bardzo prosty sposób. Trzeba tylko wsypać ziarna kukurydzy do folii aluminiowej. Im więcej, tym lepiej. Wszystko porządnie zawijamy. Włączamy kuchenkę i czekamy. Jestem po prostu mistrzem gotowania. Babciu, o tobie jak idzie? Wiesz co, Emma, przyszedł mi do głowy wspaniały pomysł. Chcę zrobić dla mojej wnuczki popcorn karmelowy. Dlatego muszę najpierw roztopić cukierki, następnie dodać do nich ziarna kukurydzy. No i to wszystko. Mamy pyszny popcorn karmelowy. Przesypujemy wszystko do miseczki i polewamy z wierzchu syropem truskawkowym. Według mnie wygląda bardzo apetycznie. Emma, co tu się dzieje? Wszystko pod kontrolą, chociaż kogo ja oszukuję? Nic nie jest pod kontrolą. A jak to dużo popcornu! Rzeczywiście mogłam nie kłaść tak dużo ziaren kukurydzianych. No dobrze, mam nadzieję, że Jess jest bardzo głodna. To wygląda interesująco, a to jakoś dziwnie. No dobra, spróbuję. Fuu, nie smakuje mi. A co mamy tutaj? O, to popcorn karmelowy. Od razu mi lepiej. Tak, to było pyszne. A co to takiego? Miska zrobiona z popcornu z mnóstwem czekoladek w środku. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Normalnie rewelacja. Szefie, wygrywasz. No tak, nareszcie zawsze wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę lody. Zróbcie mi najpyszniejsze na świecie. Lody? Muszę pomyśleć. O, już wiem. Zrobię lody z ulubionego napoju gazowanego Jess. Dodam tylko skitesu. Świetnie. Włożę jeszcze patyczek i idę zamrozić. Oj. A ja jak zawsze przygotuję coś zdrowego. Owocowe lody ze świeżutkich owoców. Wrzucamy je po kolei do blendera i mielimy. W ten sposób będę miała lody owocowe o różnych smakach. A teraz muszę to wszystko zamrozić. Pomoże mi w tym spray do błyskawicznego zamrażania. Wspaniale. Wyszło kolorowo i pysznie. O tak, moje ulubione rożki waflowe. Częstuj się, babciu. Nie chcesz? No co to za lody bez waflowego rożka? Dlatego powkładam do środka moje gałki. Wyszło pięknie, apetycznie i każdemu posmakuje. O, co to takiego? To moje lody owocowe, których nie daję rady wyciągnąć z butelki. No dobra, to muszę rozpiłować tę butelkę za pomocą piły łańcuchowej. Tak, to była wspaniała decyzja. Mamy to. Lód owocowy z napoju i cukierków. Smacznego. O, wow, ale ekstra! A co to takiego? Oj, jakie to ciężkie. Bardzo smaczne. O nie! Jeden z moich przysmaków się rozbił. Nawet go dobrze nie posmakowałam. Dobrze, a teraz spróbuję tego. Tylko spójrzcie, jakie ogromne lody zbudowałam. Tak, to jest bardzo dobre. Smakuje mi. Okej. Została mi jeszcze jedna porcja lodów od babci. O rany. Ale dobre. Niam, niam, niam. Babciu, jesteś najlepsza. Zasłużyłaś na zwycięstwo. Tak się cieszę, hurra. Zaczniemy od czekolady. To znaczy chcę tort w kształcie tabliczki czekolady. Nietypowo, ale się zrobi. Oczywiście. O tak, zrobienie ciasta w kształcie czekolady jest bardzo proste. Muszę tylko wyciągnąć z plecaka cały stos różnych batonów, które mam. To chyba wszystko. Na początek oczywiście pozbędę się wszystkich opakowań. Tego nie potrzebujemy. Tego też nie. Co to za zachowanie? Dlaczego śmiecisz i obrzucasz nas papierkami? Przepraszam, po prostu mnie poniosło. Zrobię z tych czekoladek jedną gigantyczną. To będzie arcydzieło. Britney, spokojnie. Czym jesteś taka podekscytowana? Bo wpadłam na genialny pomysł, babciu. A teraz
teraz za pomocą suszarki... Aj! Roztopię te batoniki, żeby się połączyły w jeden duży. Zobaczcie, świetnie mi to idzie. Gotowe. Super. Gotowe? To tylko góra czekolady. Nie, no ja zrobię coś bardziej interesującego. Najpierw wleję Nutellę do foremki, a następnie dodam do niej różne owocki. Dzięki temu będę miała pyszne i różnorodne czekoladki. Myślę, że to świetny pomysł. Trzeba tylko sprawić, żeby Nutella zastygła i można podawać. Odniosę to do lodówki. Babciu, to naprawdę fajny pomysł. Też chcę zrobić coś z kremu czekoladowego. Ale mam go tak dużo, że nawet nie wiem, który wybrać. No, ten regał to miód na moje serce. Myślę, że wezmę różowy krem... KitKat. Wspaniale. Następnie rozprowadzę go w foremce w kształcie jajka. Dzięki temu zrobię kinderka własnej roboty. Kilka sprawnych ruchów. I voilà. Możemy zamrażać. Zrobię to za pomocą ciekłego azotu. Cudownie. Gotowe. Można wyciągać z foremki nasze jajko. O tak, wyszło niesamowicie. Teraz muszę odciąć jego górną część. A następnie wypełnić jajko różnymi kremami czekoladowymi. Im będzie ich więcej, tym pyszniej. Po napełnieniu czekoladowego jajka musimy je zamknąć i ozdobić. Właśnie w ten sposób. Jaki piękny jednorożec mi wychodzi. Pozostało go tylko udekorować kwiatkami i można podawać. Arcydzieło! Jestem zachwycona swoją pracą. O, babciu, też masz wszystko gotowe. Zgadza się. Moje czekoladki z owocami są gotowe. Lindsay, czas wybrać, kto zrobił najlepsze czekoladowe danie. Wszystko wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że najpierw spróbuję tej czekoladowej mieszanki od Britney. O tak, to jest pyszne. Uwielbiam wszystkie te batoniki. A teraz spróbuję te nierealnie piękne czekoladki od babci. Mają w sobie mnóstwo owoców. Super. I smakują rewelacyjnie. Dobrze. Pozostało jeszcze spróbować tego najsłodszego jajka od szefowej kuchni Mandy. Jest zarówno piękne na zewnątrz, jak i w środku. Myślę, że to na bank będzie przepyszne. O tak! Zanim mówiłam! Przepraszam, ale to najlepsza rzecz, jaką jadłam. Szefowo, gratuluję wygranej. Ojej, no miło mi. Razem chcę czegoś trudniejszego. Upieczcie dla mnie gofry. Oj, a jak się je robi? Nawet nie wiem. Gofry? To najłatwiejsza rzecz na świecie. O, to interesujące. Można zaczynać. Najpierw musimy zamieszać ciasto. Do tego będziemy potrzebować mąki. Jajek. Myślisz, że mnie pokonasz? Wcale nie. Mam dużo więcej doświadczenia. Pozostało tylko wymieszać ciasto. Twoje doświadczenie to nic w porównaniu z moją kulinarną praktyką. Babciu, będziesz mieszać ciasto ręcznie? A ja mam do tego specjalną maszynę. Poradzi sobie o wiele lepiej niż ty. I na pewno o wiele szybciej. No i gotowe. Pozostało tylko wlać ciasto do gofrownicy. Ja też wlałam ciasto do gofrownicy. I bez jakichś tam gadżetów. Naprawdę kłócicie się o ciasto? A zresztą nie trzeba robić gofrów z ciasta. Ja zrobię gofry z gumy.
To jest o wiele fajniejsze. Wystarczy włożyć rolkę Huby Buby do gofrownicy. Najważniejsze jest to, żeby pokrywka dobrze się domknęła. Ej, domknęła! No dalej! No, od razu lepiej. Oj, przysnęłyśmy! Moje gofry są gotowe. Moje też. Mnie też się udały. Patrzcie, to naprawdę gofry o smaku gumy balonowej. Nie można ich połknąć, ale można ich posmakować. A jeśli posmaruję je z wierzchu syropem, to będzie totalny sztos. Cudownie. Co za kolory. A wy czym będziecie dekorować gofry? U mnie standardowo. Owoce i syrop klonowy. Sprawią, że gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Ojej, no jak apetycznie to wygląda. Aż mi ślinka cieknie. A ja zamienię moje gofry w tęczę. Użyję kolorowych barwników spożywczych o smaku cukierków. Właśnie nimi pomaluję gofry w potrzebne mi kolory. Każde moje danie jest nie tylko pyszne, ale też nierealnie piękne. Pozostało tylko ułożyć tęczę i dodać chmurki. A dokładniej bitą śmietanę. Posypiemy kolorową posypką i można podawać. Jednym słowem, arcydzieło. No to Lindsay, wybieraj zwycięzcę. Jakie wszystko jest piękne! Tęczowe gofry chcę zjeść jako pierwsze. Są bardzo kolorowe i naprawdę przyciągają uwagę. Poza tym są bardzo smaczne. Zarówno piękne, jak i pyszne. Następnie spróbuję gofrów od babci. Są z owocami, a ja uwielbiam owoce. Ekstra! Zostało już tylko spróbować ostatnich. Wow, jaki piękny kolor! Czad! I taki pyszny syrop! O jacie! To gofry o smaku gumy balonowej! To znaczy, że można z nich również nadmuchiwać balony! Odlot! To nie tylko ładne i pyszne, ale też bardzo oryginalne! Zasłużone zwycięstwo! Hurra! Od razu wiedziałam, że pomysł z Hubą Bubą wypali!